dzisiejszym odcinku chciałem szybko przeanalizować, gdzie i ile tracą do najlepszego zawodnika w Polsce, czyli Sławka Łukasika, na zawodach Doka Palenica Pustrzony. Sławek, dziękuję za użyczenie materiału. Oto kilka odcinków z trasy. Za mała prędkość oraz za szeroka linia to powody utracenia pierwszych prawie 2 sekund. Kolejnym elementem jest przejechanie dwóch bardzo ciężkich zakrętów, przez które nie mamy prędkości na dropa. Bardzo trudna sekcja, gdzie wszyscy mieli problemy. Rzuca mną na korzeniach, nie ma prędkości. Ostatnie dwa zakręty Sławek jedzie na wprost po korzeniach, a ja je po prostu omijam. Nie wiem dlaczego nie pojechałem linią prawą w tym momencie, wybrałem lewą, która była wolniejsza. Transfer nad korzeniami nie wyszedł płynnie, niestety nie wskoczyłem tak wysoko jak powinienem, żeby oprzeć się w bandzie. Na ostatniej ściance wybrałem najłatwiejszą wersję, która to nie kierowała na dropa, przez co nie było prędkości na bandę i na ostatnią prostą przed metą. Tylko na 6 krótkich momentach trasy straciłem aż 14 sekund.